Dobrze, to teraz w takim razie pokażę Państwu kilka błędów z moich wypracowań, z moich ostatnich właśnie wypracowań studentów. Proszę zobaczyć, co oni tutaj piszą. Przepraszam, że nie przyszedłem wczoraj na lekcję, ale miałem dużo roboty w ofisie, pisze mi jeden student. Drugi pisze tak. Dzień dobry Pani Jasińska. Ja dopiero wczoraj e-maila czytałam. Chciałam zapytać, czy bym mogła egzamin powtórzyć jutro. Przepraszam bardzo za kłopoty. Cześć. I trzeci mail. My na Was czekali całe rano. Jeśli Wy możecie, proszę napisać, kiedy spotykamy się następny raz. Czy mogą Państwo zidentyfikować narodowości tych osób? Pani Maria pisze cudowne teksty. Ale skąd pochodzą te osoby? Pani Katarzyna pisze angielski z USA, pierwszy. Może być, bardzo dobrze, bo jest w ofisie, tak jest, super. Pani Krystyna mówi, że z Niemiec. Który jest z Niemiec? Tak, z drugi z Niemiec, oczywiście, ale skąd? Skąd pani wiedzą, że z Niemiec? Dlaczego? I trzeci słowiańskojęzyczny, brawo, doskonale, doskonale, tak jest, super, fantastycznie. A dlaczego drugi jest z Niemiec, a trzeci ze wschodu? Pani mówi, że składnia i szyk zdania. Oczywiście, dlatego że prawda, w języku niemieckim bardzo często, jak się mówi popularnie, wyrzucamy czasownik na koniec i dlatego oni robią to samo. Ja dopiero wczoraj e-maila czytałam i oczywiście jeszcze jedna rzecz, a mianowicie związana z tak zwaną kompetencją socjolingwistyczną, czyli po prostu czecz, to jest po prostu przeniesienie z niemieckiego choose, której ma jednak troszkę inne znaczenie i inne użycie niż polskie cześć, które jest zdecydowanie bardziej potoczne. Natomiast jeżeli chodzi o trzeci tekst, to tutaj też mamy oczywiście formę wy, typową dla języków słowiańskich. Pani mówi, jakbym widziała pisanie mojej córki. No, to już proszę się nie martwić, to jest, jak pani widzi, problem dość powszechny. I co więcej, ten problem jest nie tylko zdiagnozowany, ale jest też opisany w literaturze fachowej oraz oczywiście przygotowane są do tego zadania językowe, prawda? Więc to nie jest tak, że są panie zostawione same sobie. Rzeczywiście, super, fantastycznie, dobrze. To w takim razie teraz powiem paniom na pocieszenie, że rodacy też robią bardzo dużo błędów i ja tutaj znalazłam właśnie takie dwa, wczoraj, po prostu wczoraj jeszcze przygotowując tą prezentację, chciałam Państwu pokazać, że Polacy robią też błędy, które są też przeniesieniem z języków obcych, które znają. Proszę zobaczyć, tutaj całkiem sympatyczna i fantastyczna dziewczyna, którą osobiście bardzo lubię, Marta Dymek, która prowadzi taki blog kulinarny Jadłodomia. Proszę zobaczyć, właśnie skończyła teraz pisać książkę, którą nazwała Jadłonomia po polsku i napisała po polsku z dużej litery. A dlaczego? A tak jak tu obok, zobaczcie. Mam kolegę, którego językiem ojczystym jest niemiecki, który chciałby nauczyć się rozumieć i reagować na sytuację życia codziennego. Najlepiej, żeby podręcznik był skierowany do dorosłych. Pisze dziewczyna, która chce uczyć polskiego jakiegoś Niemca. No właśnie, zobaczcie, znamy imię, pisze Kasia z Hamburga. Oczywiście, tak, więc skąd się wzięły te błędy? Oczywiście to jest przeniesienie z języka, którego się uczyły te osoby, albo którym mówią. Proszę zobaczyć, jak silna jest w ogóle ekspansja języka angielskiego na język polski. Ten błąd, który popełniła Marta Dymek, jest błędem bardzo powszechnym. Ja to widzę notorycznie w zadaniach moich studentów polskich, w mailach moich polskich studentów, po prostu piszą nazwę narodowości po prostu dużą literą, znaczy przymiotnik albo przysłówek narodowościowy piszą po prostu, na przykład język polski piszą z dużej litery i tak dalej, prawda? Tak, to jest z angielskiego przeniesienie. Natomiast w tej drugiej wypowiedzi prawdopodobnie tutaj źródłem transferu był język niemiecki, prawda? Czyli no, to jest pewien rodzaj pocieszenia, nasi rodacy też robią błędy, które są wynikiem transferu z danego języka. No dobrze, to teraz w takim razie kilka zasad nauczania pisowni i przechodzimy powolutku do części praktycznej, do pewnych praktycznych takich rozwiązań. Jeżeli chodzi o uwagi dotyczące pisowni, to tutaj wszystkie metodyki mówią jasno. Graficzny kształt wyrazu wprowadza się po opanowaniu formy dźwiękowej, czyli najpierw musimy prawidłowo wymawiać, potem zapisywać, ale jak już wcześniej powiedziałam, nie zawsze to zdaje egzamin, bo czasami po prostu nie słyszymy tego dobrze. Im starszy jest uczący się, tym mniejszą ma szansę na to, że opanuje wymowę w sposób taki, który będzie mu umożliwiał mu potem prawidłowy zapis. A nawet jeżeli, może to jest wynikiem szacunku danego języka, pisze pani. Ja tutaj czasami zerkam na ten czat i widzę takie ciekawe uwagi, dlatego rzucam takie uwagi obok. No więc, tak jak powiedziałam, czasami mamy do czynienia nawet z dziećmi, powiedzmy, z doświadczeniem migracji, czy z dorosłymi, którzy mówią doskonale po polsku, prawda, wynieśli z domu doskonały, prawda, akcent, mówią perfekcyjnie, nie słychać, że są w ogóle obcokrajowcami, ale po prostu, ponieważ nigdy nie uczyli się po prostu pisać po polsku, to
jak gdyby źródło błędu może być inne, czyli nie tylko opanowanie właśnie tej formy dźwiękowej. Zalecany schemat nauczania to jest odczytywanie i zapis, prawda? Potem kolejny ważny schemat to jest odwzorowywanie i zapis. Do tego zaraz pokażemy to właśnie w zadania, jak to wygląda. Naukę pisowni dobrze też wspiera nauka czytania. To wszyscy wiemy, prawda? Pamiętamy, prawda? Jak robiliśmy błędy ortograficzne w szkole, nauczyciele mówili, musisz więcej czytać. No oczywiście na tym polega ekspozycja na język, prawda? No to jest oczywiście podstawowa rzecz. Ja tutaj nie mówię o zaburzeniach, prawda, typu dysleksja czy dysgrafia, ale każdy człowiek, który po prostu dużo czyta, no po prostu ma większe szanse na to, że będzie również prawidłowo zapisywał, po prostu, nie? Dobrze. Naukę pisowni mogą wspierać podsystemy gramatyczne i słownikowe, za chwilę to pokażę. I warto przerzucać naukę pisowni do pracy domowej, bo no, bardzo często nie mamy na to po prostu zwyczajnie czasu na lekcji, prawda? Więc warto właśnie to robić w domu. Tutaj mamy przykłady ćwiczeń w pisowni, tutaj mamy zrobioną taką mini ściągę, ale ja wolałabym to pokazać na praktycznym przykładzie, prawda? I tu od razu mamy przykład ćwiczenia, tylko ja nie wiem, czy panie coś tutaj widzą, bo oczywiście oprócz standardowych zadań typu RZ, rzecz z kropką, samo H, CH, czy U otwarte, U zamknięte, to chciałabym również powiedzieć o takich elementach pisowni, które są typowe rzeczywiście dla dzieci cudzoziemskich i dla dzieci z doświadczeniem migracji i dla dorosłych cudzoziemców, no bo jak wiemy, okazuje się, że paradoksalnie te błędy RZ kontra Z czy UU nie są największym problemem w pisowni, prawda? Dużo większym problemem jest w ogóle to, że istnieje pewna przepaść między językiem pisanym a językiem mówionym w języku polskim. To znaczy wbrew obiegowej opinii, tym wszystkim mitom o języku polskim, język polski nie ma takiego samego zapisu, który jest zgodny z wymową, wręcz przeciwnie, po prostu jest bardzo dużo różnic, prawda? Mamy bardzo silną kategorię dźwięczności, bezdźwięczności. Mówimy chleb, samochód. I potem nasi uczniowie, którzy nie mają opanowanej pisowni, zapisują chleb przez p i samochód przez t na końcu, prawda? Są też inne problemy, o których powiem, ale chciałam powiedzieć o czymś innym jeszcze, że ponieważ nasi obcokrajowcy i nasze dzieci z doświadczeniem migracji i właśnie dorośli z doświadczeniem migracji mają pewien duży potencjał, który niekoniecznie posiadają właśnie dzieci czy dorośli w Polsce, a mianowicie znają bardzo dobrze jeszcze jakiś inny przynajmniej język i warto z tego potencjału korzystać. Na przykład tutaj chciałam pokazać Państwu takie zadania właśnie, kiedy piszemy ę i m, a kiedy on i om. I fragment ten pochodzi z takiej książki Ortografia dla obcokrajowców. Autorką tego jest Elżbieta Zarych. To jest po prostu pani, która sama jest poliglotką, zna kilka języków i ona wie, z czego mogą wynikać po prostu te ewentualne problemy z pisownią i jak im po prostu zaradzić, prawda, jak im zapobiegać. I tu jest jeden właśnie ze świetnych przykładów. Ona mówi jasno, prawda, że oczywiście ę piszemy bardzo często w wyrazach rodzimych, m w wyrazach obcych i tak samo on i om, tak samo ę, en, on, om, prawda, czy on, on. Na przykład jak zapisać koncert, jak zapisać na przykład recenzja, no to są słowa obce, więc one nie będą miały ę, tylko będą miały właśnie prawdopodobnie en, czy konferencja. Nie napiszemy konferencja, tylko konferencja, bo to jest słowo obce. Takich ćwiczeń w tej książce jest bardzo dużo, gorąco panią właśnie polecam. Tutaj pani pisze, mam tę książkę, jest bardzo dobra. Od razu powiem, że jest ona dość trudna, ona nie nadaje się za bardzo dla początkujących, dlatego że przykłady w tej książce są dość zaawansowane. Ona jest, powiedzmy, może być stosowana od poziomu B1 wyżej. Ale chciałam tylko Państwu pokazać to jako przykład tego, żeby wykorzystywać potencjał naszych uczących się, ich znajomość przynajmniej jednego języka, prawda? Innym przykładem tego typu, tu jest bardziej, powiedzmy, znowu, prawda, to są też ćwiczenia i dla studentów, powiedzmy, związanych z tymi językami zachodnimi i wschodnimi. Tutaj akurat dałam przykład, te przykłady też są w tej książce właśnie pani Elżbiety Zarych. Na przykład, jeżeli w moim języku mamy G, to w języku polskim prawdopodobnie tam będzie rzecz z kropką. I to dotyczy języków tak zwanych zachodnich, popularnie rzecz biorąc, nie? Pani mówi jeszcze raz, proszę, pani Izabelo, tytuły będą na końcu prezentacji, a wszystkie podręczniki cytowane jest tak, są na końcu, to jest Elżbieta Zarych, Ortografia dla obcokrajowców, wszystko tam pani zobaczy. Natomiast jeżeli chodzi o studentów ze wschodu, no to u nich z kolei po prostu, jeżeli w polskim jest RZ, to w ich języku prawdopodobnie będzie litera R, prawda? Właśnie. I tutaj widzę, że panie już podają mnóstwo innych przykładów i to jest naprawdę fantastyczne. Czyli krótko mówiąc, nasi studenci cudzoziemcy mają po prostu bardzo duży potencjał w postaci znajomości przynajmniej jednego języka, swojego ojczystego, a nie rzadko obcego, bo na przykład studenci z Ukrainy czy z Rosji
oni nie dość, że mówią w języku słowiańskim, to nierzadko znają nieźle angielski, więc jak gdyby ich potencjał jest jeszcze większy. Prawda? Pan Jacek tutaj daje fantastycznych przykładów więcej, ja tylko podałam kilka, natomiast to, o czym pan pisze, jest właśnie w tej książce Elżbiety Zarych, prawda? Czyli odwołujmy się do języków właśnie, które znamy. Odwołujmy się też do innych podsystemów, na przykład słownikowego. Zobaczcie, tutaj dałam właśnie przykład ćwiczenia słownikowego, czyli mamy podpisać obrazki, a właściwie zrobić tak zwane odwzorowanie, to co mówiłam na początku, prawda? I już wcześniej mówiłam właśnie prawdopodobnie na naszym webinarium o słownictwie, o tym, że nasi studenci lubią robić coś takiego, że zamiast przepisać to słowo z ramki pod obrazkiem, to oni po prostu robią taką strzałę, czyli po prostu strzałką zaznaczają, że to słowo powinno być tu, a to gdzie indziej. No nie, no nie pozwalajmy im na to, po prostu nakłońmy ich do tego, żeby oni to słowo przepisali, bo to jest najprostsza metoda uczenia się zapisu, po prostu, nie? Jeszcze lepszym ćwiczeniem, czy będzie możliwość przesłania slajdów, proszę pani Agnieszko, to całe moje webinarium będzie umieszczone na YouTubie, ale jeżeli państwo chcą, to mogę oczywiście też wysłać na skrzynkę mailową tę prezentację, nie ma problemu. Jeszcze lepszym ćwiczeniem jest nauczenie się całych zwrotów, czyli nie pojedynczych słów, czyli zobaczcie, to jest podobne ćwiczenie, ale znowu mamy cały zwrot, prawda, czyli przepiszmy cały zwrot, tutaj uczymy się kilku rzeczy naraz, prawidłowego zapisu, prawidłowego też powiedzmy powiązania syntaktycznego, czyli od razu w jakiej formie po prostu używane jest dane słowo, prawda? No właśnie, więc jeszcze lepszym jak gdyby zadaniem jest odwzorowanie po prostu zapisu właśnie w ćwiczenia słownikowego, prawda? Pod obrazkiem i tym samym uczymy się od razu pisowni. Jeżeli chodzi o ćwiczenia w pisowni, to oczywiście wspierającym podsystemem jest podsystem gramatyczny. Zobaczcie, tutaj mamy ćwiczenie, na przykład Anglia znajduje się na wyspie i tutaj ćwiczymy dopełniacz i jednocześnie miejscownik i od razu ćwiczymy zapis tego, kiedy piszemy na przykład dwa i, nie? Jeżeli mamy w temacie Anglia, kończy się temat na i końcówka jest a, to zamieniamy tylko ostatnie a na i, dzięki temu mamy dwa i. Gdybyśmy mieli Francja, to tam mamy ostatnią właśnie literką tematu jest J, prawda? Wobec tego do Francji i we Francji będzie miało J i, bo tylko A zamieniamy na I. I trzecia właśnie rzecz, na przykład tutaj mamy jeszcze przykład podany z polskimi słowami, które kończą się na spółgłoskę miękką w temacie, kawiarnia, lodziarnia, drukarnia, ale też ciocia, Basia, Kasia i Ania. W dopełniaczu i w miejscowniku będzie miało jedno i, prawda, no bo po prostu taka jest zasada, że miękkie po prostu, zakończone na miękki temat po prostu rzeczowniki żeńskie po prostu będą miały tylko jedno i właśnie w dopełniaczu i w miejscowniku. Ale jeżeli znamy regułę gramatyczną i wiemy, prawda, że właśnie tak się wyprowadza dopełniacz i miejscownik, to od razu uczymy się prawidłowego ich zapisu ortograficznego. Czyli tutaj nam podsystem gramatyczny pomaga w uczeniu się oczywiście pisowni. To jest szczególnie ważne dla tych uczniów, którzy nie słyszą różnicy, prawda, między wymawianą głoską a zapisywaną. Dla nich po prostu bardzo dużą pomocą w nauczaniu pisowni jest podsystem gramatyczny, prawda? Inny przykład, tutaj akurat dałam czasowniki, zobaczcie państwo, bo bardzo często na przykład mamy czasowniki na ąć, prawda, mówimy wziąć, zająć, zamknąć. Jeżeli odmieniamy je w czasie przeszłym, to nie słyszymy tych samogłosek nosowych. Jeżeli ich nie słyszymy, to jest duże ryzyko, że je również nieprawidłowo zapiszemy, prawda? I nasz podopieczny zamiast zapisać wziąłem przez o, napisze wziąłem przez o, no bo tam słychać o. Mało tego, jest niemożliwe właściwie wymówienie o, a potem głoski ł obok siebie. Nikt nie mówi wziąłem, to brzmi idiotycznie w ogóle, prawda? Więc osoba, która nigdy nie uczyła się zasad pisowni, nie ma szans prawidłowo zapisać tego słowa, prawda, jeżeli nie zna zasady gramatycznej, że on, prawda, że występuje w bezokoliczniku i że wystarczy uciąć po prostu to ci bezokolicznikowe i dołożyć po prostu regularne końcówki łem, łeś, ł i w ten sposób otrzymujemy czas przeszły. A jeżeli znamy regułę gramatyczną, to prawidłowo zapiszemy, zobaczcie państwo. I to samo jest z rodzajem żeńskim oraz liczbą mnogą. Jest alternacja on na ę, ale tam też nie wymawiamy ę, nikt nie mówi wzięłam, tylko mówimy wzięłam, tam słychać ewidentnie e, prawda? Pani Agata mówi, że u Polaków jest często wziąć. No wiadomo, to jest oczywiście analogia do usiąść, na przykład prawdopodobnie stąd się wziął ten błąd nieszczęsny, prawda, z wziąć, ale wiemy, że to jest błąd.
wracamy do naszych niesłyszanych nosówek, prawda? Czyli mówimy wziąłem i wzięłam. I osoba, która nie uczyła się zasad pisowni, nie ma szans wysłyszeć tego on i ę. Wobec tego musimy odwołać się do reguły gramatycznej. Na pocieszenie powiem, że jest to bardzo regularna odmiana. Wszystkie czasowniki na ąć odmieniają się w taki sam sposób w czasie przeszłym. W taki sam. Nie ma tam żadnych wyjątków, prawda? Mówimy wziąłem, ale wzięłam. Tak samo zająłem, zajęłam. Zajęliśmy, zajęłyśmy i tak dalej, prawda? Czyli to on zostaje tylko w rodzaju męskim w liczbie pojedynczej. W pozostałych formach mamy zawsze zamianę na ę, które wymawiamy jak e, ale jeżeli znamy regułę gramatyczną, to zapiszemy to po prostu prawidłowo. Oprócz tego bardzo ważne jest to, że czasami reguła gramatyczna może pomagać, ale niekoniecznie musi. Tutaj mamy coś takiego, że właśnie w tym przypadku wziąć pomaga nam reguła gramatyczna, mało tego, od niej wyprowadzamy poszczególne inne formy gramatyczne, które mają taki sam zapis, prawda? Czyli mamy wziąć, od tego pochodzi czas przeszły, od tego pochodzi tryb przypuszczający, mamy wzięłabym, tak samo wymawiamy, zobaczcie, wzięlibyśmy, ale mamy też na przykład formę wzięcie, uwaga, tu troszeczkę inaczej wymawiamy, bo tutaj z kolei wymawiamy jak N, wzięcie, prawda, bardziej, a nie mówimy wzięcie. I tak samo wzięty, ale jak gdyby ta reguła pozwala nam jak gdyby po prostu i wymowy, i pisowni, i reguła gramatyczna pozwala nam na nauczenie się prawidłowego zapisu, dlatego że to są poszczególne pochodne od formy wziąć po prostu, nie? Są na przykład też takie formy jak na przykład mieszkać. Nasz uczeń mówi mi, ale ja tam nie słyszę różnicy między szy i si, nie wiem jak to zapisać. No niestety, tutaj pewnych elementów trudno jest nauczyć, po prostu musimy nauczyć się ich na pamięć. Po prostu jeżeli ktoś nie słyszy różnicy między szy i si, to musi nauczyć się, że mieszkać zapisujemy przez SZ, ale w nagrodę możemy mu powiedzieć, że jest bardzo dużo innych form pochodnych, które będą miały też tam zawsze SZ, czyli mieszkanie, mieszkaniec, mieszkaniowy, mieszkalnictwo, mieszkający, prawda? To też jest bardzo ważne, żeby tworzyć rodziny wyrazów, prawda? Które pozwalają nam nie tylko po prostu jak gdyby ćwiczyć słowotwórstwo, ale od razu też utrwalać zasady pisowni. Następna rzecz, którą chciałam właśnie też Państwu pokazać, to to, żeby to, co już powiedziałam na początku, uczmy pisowni w realnych kontekstach, czyli nie w jakichś takich dziwnych zdaniach typu chrząż brzmi, czy tam brzęczy Szczykiewicz, tylko na przykład tutaj mamy fragment zadania ortograficznego, które pojawiło się przy okazji lekcji o zdrowiu. I mamy wpisać cześć, jak leci, wszystko w porządku, a u ciebie nic nowego. Czyli mamy wpisać cy, szy, ci i tak dalej, prawda? Po prostu akurat była lekcja o zdrowiu, wprowadziliśmy słownictwo dotyczące zdrowia, też gramatykę związaną właśnie z tymi wyrażeniami typu jest mi zimno, jest mi ciepło, boli mnie głowa, tam były bodajże zaimki osobowe w różnych przypadkach, ale głównie chodzi o to, żeby ćwiczyć pisownię na tych przykładach, które były użyte w lekcji, czyli jeżeli lekcja była o zdrowiu, to użyjmy tych sformułowań, które były w lekcji do tego, żeby ćwiczyć właśnie ortografię, prawda? No dobrze, i to było wszystko a propos pisowni na razie, a teraz przechodzimy do pisania. I jeszcze raz przypomnę, pisanie to nie pisownia, prawda? Pisanie to jest rozwijanie form wypowiedzi, takich jak notatka, pozdrowienie z wakacji, opowiadanie, streszczenie, rozprawka, list prywatny, ale też na przykład formularz, mail, krótka wiadomość tekstowa i tak dalej, prawda? To wszystko jest pisanie, czyli umiejętność budowania form wypowiedzi, które są pewną skończoną, po prostu semantyczną całością. Jeżeli chodzi o ćwiczenia w pisaniu, to powiem Państwu tak, dyktanda spoconego nie będzie. Pani Samanta pyta, no tak, to jest świetna rzeczywiście technika, to rzeczywiście można jak gdyby też o tym powiedzieć, ale ja powiem Państwu też o moich doświadczeniach właśnie szczególnie z tymi uczniami z doświadczeniem migracji, no bo tak jak powiedziałam, oni bardzo często dobrze mówią, a w ogóle nie piszą i na przykład znalazłam się w takiej sytuacji, że chciałam, żeby napisali coś o sobie właśnie ci moi uczniowie i studenci, no radzą, dobrze. I no, okazało się, że przychodzi do mnie dziewczyna, mówi doskonale po polsku i mówi, ale wie Pani co, ale ja w ogóle nie umiem pisać po polsku, nie umiem w ogóle składać liter i co ja mam z tym fantem zrobić, prawda? A druga mówi, no ja nawet trochę potrafię jeszcze coś przeczytać, ale pisanie jest dla mnie kompletnie po prostu sprawnością no, nieosiągalną, prawda? I taką kompetencją, której nie jestem w stanie opanować. Musiałabym się zacząć właśnie znowu uczyć po prostu zasad pisowni i tak dalej. Nie mamy za bardzo czasu na to, żeby uczyć zasad pisowni, ponieważ reszta grupy sobie radzi nieźle, prawda? No okazuje się, że tak jak powiedziałam, że jak gdyby poziom kompetencji tych osób z doświadczeniem migracji jest, prawda, bardzo duży.
No i co teraz właśnie zrobić? Zobaczcie, no ja mam taką propozycję. Zawsze dawać tekst modelowy i zadania do tego tekstu powinny mieć różny stopień trudności. Powinna być pewna gradacja od najprostszych, gdzie wymieniamy tylko kilka elementów, do najbardziej zaawansowanych, prawda? I na przykład tutaj zobaczcie, czyli na początku musimy dać tekst modelowy, przeczytać go na głos, osoba ta nasza musi oswoić się, prawda, z tym tekstem. Zobaczcie Państwo, to nie jest tekst zupełnie dla początkujących, ale zakładam, że osoba, która ma napisać zadanie, do tego już mówi po polsku trochę albo mówi nieźle, prawda? Kochana Julko, dzisiaj kolejny dzień w nowej szkole, jak wiesz, bardzo się bałam tu przyjść, ale okazało się, że zupełnie niepotrzebnie, moi nowi koledzy są super, bardzo towarzyscy, pomocni, ogromnie sympatyczni, weseli, cały czas pokazują mi różne nowe rzeczy w szkole i starają się wyjaśnić, jeśli czegoś nie rozumiem. Zawsze mogę na nich liczyć. A co u Ciebie? Kiedy się znowu zobaczymy? I teraz możemy zaproponować bardzo proste zadanie takiej osobie, na przykład możemy poprosić, żeby ta osoba ponownie napisała list Patrycji do Julii, ale wyobraźmy sobie, że Patrycja nie jest zadowolona z tej szkoły. I teraz właściwie zadaniem tej naszej osoby piszącej jest wymienić tylko kilka elementów, które zmienią zupełnie sens tego listu, ale które umożliwią jej po prostu stworzenie pierwszego modelowego tekstu po polsku. Zobaczcie, tutaj na czerwono zaznaczyłam, co trzeba zmienić, żeby właśnie wykonać to zadanie. No tych elementów ile tutaj jest? 30%, 20%, a reszta zostaje tak samo. Czyli właściwie ta osoba, która wykonuje to zadanie, przepisuje cały ten tekst i wymienia tylko niektóre elementy. Samo przepisywanie tekstu to już jest odwzorowanie, prawda? A to, co musimy wymienić, to jest to, czego się ta osoba nauczyła albo znalazła sobie po prostu w słowniku. Czyli nie musi słowo po słowie, prawda, przepisywać, prawda, i ze słownikiem i się zmartwić, ojej, czy ja użyłam dobrego słowa. I jest bardzo duże ryzyko, że napisze głupstwa, prawda, że słownik jej podpowie jakieś dziwne po prostu sformułowanie, że te połączenia semantyczne będą nielogiczne, że będą głupie, że będą głupstwa wypisywać. Przecież bardzo dobrze wiemy, jak nasi uczniowie czasami oszukują i używają Google Translate, albo szukają w słowniku pojedynczych słów i właśnie uczenie się pojedynczych słów doprowadza do takich sytuacji, prawda? Więc można zrobić takie zadanie. Potem możemy zrobić ciut trudniejsze, prawda, dla osób, które są na przykład lepsze. Proszę wyobrazić sobie, że jesteś Julką i odpisać Patrycji, prawda? Czyli odpisujemy na list. I proszę zobaczyć znowu, że właściwie duża część tego listu może być powieleniem listu wyjściowego, prawda? Tutaj jest jak gdyby trochę więcej elementów nowych, bo jak gdyby gradacja została zgodnie właśnie z tą naszą zasadą, prawda, jak gdyby gradacji czy stopniowania po prostu trudności ćwiczenia, to ćwiczenie jest troszkę trudniejsze od poprzedniego, nie? Ale znowu zaznaczyłam te elementy, które są zmienione, natomiast to, co jest na czarno, zostało z listu pierwotnego, prawda? Czyli praca na różnych poziomach, jak napisała pani Agata. Podobne zadanie umieściłam też w moim podręczniku Hura. Jeżeli Państwo znają Hura po polsku, to też właśnie takie zadanie napisałam, tylko to jest zadanie dla dorosłych. Tutaj jest dziewczyna, która pisze do swojej przyjaciółki o swojej nowej pracy, prawda? No i jak gdyby tutaj też zadanie było bardzo podobne. Wystarczyło odwzorować ten tekst i napisać, wyobrazić sobie, że dziewczyna, która pisze do Gosi, jest po prostu niezadowolona z pracy i wystarczyło zmienić tutaj przymiotniki tylko, prawda, że ludzie są beznadziejni, mało sympatyczni, mało towarzyscy i tak dalej. Tutaj było jeszcze dodatkowe zadanie, ponieważ mi zależało na tym, żeby poćwiczyć też rzeczowniki w liczbie mnogiej właśnie męskoosobowe, przepraszam, przymiotniki męskoosobowe w liczbie mnogiej, ponieważ to jest jeden z najtrudniejszych takich elementów polskiej gramatyki i starałyśmy się właśnie tutaj w Hura też po prostu wykorzystać maksymalną po prostu liczbę tych przymiotników, żeby oni sobie je po prostu poćwiczyli w liczbie mnogiej, prawda? No dobrze, a teraz chciałam Państwu pokazać jeszcze jeden właśnie taki element, który jest związany z tak zwanymi trudnymi tematami. Teraz Panie powiedzą, ojej, jakie to trudne, proszę zapoznać się z polskim systemem politycznym i na jego podstawie opisać ten, który obowiązuje w Pana, Pani kraju. Oczywiście ja to zadanie robiłam z dorosłymi, z moimi studentami na uczelni, prawda? Ale bardzo często nauczyciele mówią, no polityka, no to takie trudne, ale zaraz, oczywiście, po pierwsze nie musimy się jakoś wgłębiać w jakieś te, wiecie, takie niuanse polityczne, nie musimy jak gdyby znać dokładnie, czym zajmuje się Trybunał Konstytucyjny, chociaż po ostatnich wydarzeniach i w ostatnich latach chyba wszyscy Polacy już wiedzą, co to takiego jest, prawda? Czy na przykład Sąd Najwyższy, ale podstawowe rzeczy na temat, powiedzmy, no nie wiem, systemu, powiedzmy, politycznego czy ustroju politycznego warto wiedzieć i warto wprowadzać ze studentami i nie należy się samemu tego obawiać.
Mało tego, ja to zadanie robiłam w grupie na poziomie B1, bo tutaj nie ma żadnej trudności związanej na przykład z budową zdania, nie ma żadnej trudności gramatycznej. Paradoksalnie też nie ma żadnej trudności leksykalnej. Jest tutaj bardzo dużo internacjonalizmów i bardzo dużo słów, które możemy po prostu się domyślić. To jest tekst z Wikipedii, tutaj nie ma żadnego w ogóle wielkiego stopnia trudności. Strukturę organizacyjną Polski określa konstytucja z dnia tego i tego. I znowu, proszę Państwa, poprosiłam moich studentów na poziomie B1, żeby napisali, żeby opisali po prostu system polityczny w ich kraju. Co mieli za zadanie zrobić? Musieli zmienić tylko to, co zaznaczałam na czerwono. Przecież tu nie ma żadnej trudności, ani językowej, ani intelektualnej. Wystarczyło sprawdzić w swojej rodzimej Wikipedii, prawda? Jeżeli nie jesteśmy pewni na przykład co do tego, co jest, należy do władzy wykonawczej czy ustawodawczej, prawda? I po prostu wpisać. I to była, na tym polegała cała filozofia. Specjalnie Państwu pokazałam to zdanie, dlatego, tak jak powiedziałam, bardzo często nauczyciele sygnalizują mi, że jakiś temat jest trudny. Tymczasem być może wydaje się trudny intelektualnie, dlatego że wykracza poza tak zwane tematy ogólnego zainteresowania, natomiast językowo jest bardzo prosty. Tutaj nie ma żadnej trudności, ani gramatycznej, ani leksykalnej w tym zadaniu, żadnej. Jak się Państwo temu na spokojnie przyjrzą, są bardzo proste zdania, często zdania pojedyncze. Wszystkie są w czasie teraźniejszym, prawda? Nie ma tutaj żadnych skomplikowanych struktur, prawda? Większość słów jest zrozumiała, większość słów jest w ogóle, ma charakter międzynarodowy, prawda? Więc nie widzę w ogóle powodu, żeby tego typu zadań z osobami dorosłymi albo ze starszą młodzieżą nie robić, prawda? I to też jest bardzo proste odwzorowanie, prawda, jakiegoś tego tekstu pierwotnego. Tutaj nie ma też żadnej dużej trudności związanej po prostu w ogóle z samą techniką pracy czy ze strategią uczenia się, żadnej, prawda? To jest coś, z czym studenci i uczniowie starsi sobie doskonale radzą. No dobrze, a teraz mamy drugi stopień wtajemniczenia, czyli przechodzimy od prostego odwzorowania tekstów do takiego bardziej zaawansowanego przetwarzania tekstu. No tutaj jest na przykład, zobaczcie, taki, możemy mieć profil jakiejś osoby na portalu społecznościowym i proszę opisać osobę, z którą chcielibyśmy mieć na przykład w gronie naszych znajomych, nie? No i zobaczcie Państwo, mamy tutaj dane na temat Ewy Nowakowskiej, ale też mamy przykład. Przykład zbudowane konkretnie zdanie, prawda? Mamy zdanie gotowe, które jest już pewnym gotowcem dla naszych uczących się, prawda? Czyli to jest jak gdyby kolejny krok, nie mamy prostego wzorowania tekstu, ale też nie zostawiamy naszych uczniów samym sobie, krótko mówiąc, nie? Podobne zadanie jest tutaj, zobaczcie proszę Państwa, nie musimy dawać nawet jakiegoś przykładowego zdania czy przykładowego tekstu, wystarczy, że damy listę zwrotów. Mamy tutaj, zobaczcie, przydatne słownictwo do tematyki wakacyjnej. Lista zwrotów. I znowu, nie lista słów, tylko raczej lista zwrotów. Po to, żeby oni uczyli się prawidłowych połączeń syntaktyczno-semantycznych i żeby mieli pewnego rodzaju gotowca już, prawda, gramatycznego. Szczególnie dotyczy to właśnie osób, które nie umieją pisać, prawda, właśnie te, które mówiłam właśnie, że mają problemy w ogóle z pisaniem wypracowań, mimo że dobrze mówią, bo one się boją wszystkiego. Boją się, że użyją nieprawidłowego słowa, że będą musiały wyślęczeć ze słownikiem, a potem jeszcze boją się tego, że jak już znajdą właściwe słowo, to nie użyją tego słowa prawidłowo. Więc tutaj mamy gotowca w postaci listy zwrotów, prawda? Tutaj mamy z kolei następny krok, zobaczcie, tutaj mamy coś takiego, że mamy uzupełnić e-mail do biura na walizkach, pisze jakiś tam powiedzmy potencjalny klient, który chce sobie wykupić wycieczkę, to na razie marzenie ściętej głowy w tym momencie dla nas wszystkich, prawda? Żeby pojechać na jakąś fajną wycieczkę i skontaktować się z biurem podróży. No ale dobrze, no zakładamy, że kiedyś wyjdziemy z tej okropnej po prostu kwarantanny i zaczniemy znowu podróżować. Zobaczcie Państwo, tutaj znowu mamy, jak gdyby to jest jakby kolejny krok, czyli nie odwzorujemy całego do Polski, bo pani Agnieszka. Tak, nie musimy odwzorowywać całego maila, mamy już dużo zwrotów podanych, gotowych, prawda? Natomiast wszystkie inne zdania po prostu wymyślamy sami, w zależności od tego, co nas konkretnie interesuje, o co chcemy zapytać w tym biurze podróży, prawda? Czyli to jest jak gdyby kolejny krok. Proszę zobaczyć, jak gdyby tutaj proporcje między tekstem, który oferujemy im jako gotowiec, a tym, co mają nasi studenci sami czy uczniowie wpisać, znowu się odwróciły. Tutaj jak gdyby jest mniej tekstu podanego gotowego, a więcej do napisania, ale to jest jak gdyby kolejny krok znowu, prawda? No dobrze, i teraz chciałam przejść do tak zwanej swobodnej praktyki językowej, bo tutaj już mamy najwyższy stopień wtajemniczenia, czyli to są te ćwiczenia, które już nie mają tego wsparcia językowego, które pokazałam Państwu w poprzednich zadaniach. I to oczywiście należy do tej fazy lekcji, która jest tą fazą taką kulminacyjną i taką
takim ukoronowaniem naszych wszystkich wysiłków, czyli to jest ta faza właśnie tak zwanej swobodnej praktyki językowej, kiedy są ćwiczenia, po pierwsze w mówieniu swobodnym, kiedy też o tym już mówiliśmy w naszym poprzednim szkoleniu, i też w swobodnym pisaniu, przy czym oczywiście, jak Państwo wiedzą, bardzo często to pisanie swobodne jest przenoszone znowu do domu, jako praca domowa. Bardzo rzadko jest tak, że piszemy jakieś wypracowanie na lekcji, ale te zadania, które Państwu pokazywałam wcześniej, czyli te właśnie z tym takim tekstem wzorcowym, mogą być robione na lekcji. Dlaczego nie, prawda? No, chodzi też o to, żeby wygospodarować pewien czas na pisanie po to, żeby nasi uczniowie czuli się po prostu bezpieczni, prawda, z nami. Dlaczego nie? No więc tutaj z kolei zobaczcie, mamy coś takiego jak napisz list do koleżanki, opisz nową szkołę, jak się w niej czujesz, jacy są koledzy, zapytaj, jak się czuje, kiedy się zobaczycie. Potem opisz system polityczny w Twoim kraju, opisz swoje wakacje, napisz mail do biura podróży, czyli to są same polecenia bez tych zwrotów pomocniczych, które Państwu dałam. Czyli to jest ten ostatni stopień wtajemniczenia, kiedy już nie musimy jak gdyby dawać narzędzi językowych, ani żadnych wspierających po prostu zwrotów naszym uczniom, czyli oni już mogą samodzielnie takie zadanie napisać, ale to jest oczywiście już ukoronowanie wszelkich naszych wysiłków i to może być już na samym końcu, prawda? Dobrze, to w takim razie, proszę Państwa, czas nam mija bardzo, bardzo szybko. Ja nawet nie wiem, że nie zauważam, że zrobiła się godzina 19:56, ale no to jest właśnie dobry moment na uzupełnienie i podsumowanie. Zacznijmy od pisania, a potem właśnie wrócimy do pisowni, czyli teraz troszkę odwrotnie. Umiejętność pisania wymaga oczywiście starannych przygotowań, jak zobaczyliśmy. Podstawą jest nauka pisowni i czytania. Przygotowania w ogóle muszą obejmować ustalenie poziomu i wymagań programowych i scenariusza lekcji, prawda? Scenariusz przewiduje 5 faz, czyli to, co było na początku, prezentację, wdrożenie sprawności, swobodną praktykę i ewaluację, i miejsce pisania jest w tych dwóch ostatnich, czyli przedostatnich, czyli sprawności i swobodna praktyka. Właśnie w tej części dotyczącej sprawności dajemy dużo tych narzędzi pomocniczych, czyli na przykład tych tekstów albo fragmentów tekstów do odwzorowania. Natomiast w swobodnej praktyce językowej dajemy już tego typu zadania, prawda? Czyli bez tych pomocy właśnie tutaj musi uczeń samodzielnie na podstawie tego, czego się nauczył, napisać po prostu wypracowanie, prawda? I tutaj oczywiście jak gdyby konkluzja jest taka, to jest kolejne zdanie, czyli należy podkreślić różnicę między fazą sprawnościową i swobodną. Wszystkie fazy powinny stanowić spójną całość, czyli po prostu jeżeli robimy, tak jak to chciałam przywołać to ćwiczenie na pisownię, które chciałam pokazać Panią, czyli jeżeli robimy lekcje na przykład na temat zdrowia, to po prostu zróbmy jakieś wypracowanie na temat zdrowia i ćwiczenie również na przykład na pisownię, prawda, czyli na grafie, też powinno być związane właśnie z pisownią tych wyrażeń, które były użyte w lekcji. Zadania na pisanie powinny uwzględniać wypowiedzi z programu kursu, role społeczne, to jest bardzo ważne, żeby umieć na przykład znaleźć się, nie wiem, w wypracowaniu jako, nie wiem, uczeń, student, członek rodziny, turysta, pacjent, petent, jeżeli jest taka konieczność, prawda? Powinny być w realnych sytuacjach i kontekstach, powinny zawierać gradacje trudności, powinny zawierać dużo materiałów autentycznych i kulturowych, bo to jest też bardzo ważne. Powinny zawierać materiały odnoszące się do samego uczącego się, to jest bardzo ważne, prawda? Dlatego, że miałam też taką sytuację, że kiedyś po prostu jedna moja nauczycielka na praktyce wzdychała, że po prostu, że jej uczeń to by tylko pisał po prostu cały czas relacje z jakichś meczów. Ja mówię, no to proszę mu po prostu, jak ma problemy z pisaniem, no to proszę mu kazać pisać dużo tego, no bo jeżeli jego to interesuje, no to jest szansa, że on będzie sobie ćwiczył właśnie na przykład pisownię i pisanie dzięki temu, że będzie oddawał pani cały czas relacje z tych meczów. Oczywiście w pewnym momencie trzeba będzie to jakoś po prostu ukrócić, no bo oprócz relacji z meczów trzeba czegoś innego nauczyć się pisać, ale no musimy odwoływać się do zainteresowań, nawet jeżeli nas to niespecjalnie interesuje, mnie też relacja z meczu niespecjalnie interesuje, ale skoro tak jest, no to prawda, tak musi to wyglądać. Bardzo ważne jest też, żeby dawać materiały umożliwiające budowanie całych zdań po polsku od samego początku, prawda? Czyli żeby nie dawać pojedynczych słów, tylko całe zwroty. I bardzo ważne są też materiały umożliwiające rozwijanie podsystemów wspierających pisanie, a więc słownictwa, gramatyki i pisowni, to o czym powiedzieliśmy. Tu już Panie Miszu, dziękuję, że super, a przecież jeszcze nie skończyłam, jeszcze proszę zostać chwilę. Dobrze, to w takim razie przechodzimy jeszcze szybciutko do pisowni. Zadania związane z pisownią powinny uwzględniać podstawy programowe i opis kompetencji, tak jak zresztą w pisaniu, prawda, po to, żeby na przykład móc oszacować realnie no potencjał, prawda, językowy naszych uczących się.
A propos potencjału, trzeba też powiedzieć, że warto też pamiętać o tym, jakie nasz uczący się ma pochodzenie. No, na przykład temu sprzyja te ćwiczenia, które pokazywałam Państwu, że jeżeli mamy na przykład studenta ze wschodu, to możemy zakładać, że on nie będzie miał problemów z pisownią na przykład RZ i Z, nie? Warto też znać jego historię nauki, czyli po prostu jak gdyby historię też rodzinną, szczególnie wśród dzieci z doświadczeniem migracji, prawda? Warto też jak gdyby wysondować, czy dziecko na przykład, czy dorosły ma umiejętność logicznego wnioskowania i łączenia informacji, bo to na przykład pomaga w uczeniu się pisowni poprzez podsystem gramatyczny, prawda? Warto pamiętać też o tym, jakie jest miejsce w scenariuszu lekcji, jaki jest cel lekcji i łączyć to z podsystemem pisowni i łączyć w ogóle pisownię i poszczególne systemy, podsystemy języka, ale tutaj akurat mówimy o pisownie, z kolejnymi sprawnościami, tutaj szczególnie ze sprawnością pisania. I oczywiście na koniec uwaga, którą mówiłam już kilka razy dziś, pisownia to podsystem, a pisanie to sprawność i należą do różnych jak gdyby kompetencji i mają różne miejsca w ogóle w scenariuszu lekcji i nigdy nie należy tego mylić, ale wszystko to jest bardzo, bardzo ważne. Pani Agata przywołuje kolegów i koleżanki do porządku, twierdząc, że webinarium jeszcze trwa, tak, ale już powolutku kończę. Drodzy Państwo, chciałam tylko powiedzieć jeszcze kilka rzeczy, a mianowicie tak, wykorzystałam podręczniki takie jak właśnie seria Hura po polsku, Ortografia polska, podręcznik jak pisać, po polsku bez błędu oraz moje litery piszę na A, pani Magdaleny Szelc-Majs, tam są ćwiczenia i w pisowni, i w pisaniu, oraz mój nowy podręcznik Połącz kropki. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, to wszystko, jest godzina 23, w Polsce zachodzi słońce, ale jeszcze nie zupełnie zaszło. Życzę Państwu bardzo dużo zdrowia i wytrwałości. Cały czas jesteśmy w trudnej sytuacji pandemicznej, ale wyjdziemy z tego i mam nadzieję, że już niedługo usłyszymy się ponownie. Za 2 tygodnie zapraszam na webinarium o gramatyce. Mam nadzieję, że zechcą Państwo wziąć w nim udział. Tak jak powiedziałam, wszystkie informacje znajdą Państwo po prostu na mojej stronie.